Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, witam adwentowo, grudniowo, noworocznie, oczywiście mam na myśli nowy rok kościelny, który rozpoczęliśmy kilka dni temu, dokładnie, który rozpoczęliśmy tydzień temu. My jesteśmy w okresie, jak wiedzą Państwo, okresie adwentu. Adwent, wiemy też o tym, że to jest radosne oczekiwanie na przyjście Pana, to przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, to rekolekcje adwentowe, to roraty, msze świętororatnie, to też ta właśnie radość wewnętrzna, radość, która jest podobna do radości matki będącej w stanie błogosławionym. Ona czeka na nowe życie, ona jest szczęśliwa, że właśnie czeka na to nowe życie, które wyda na świat. To właśnie jej szczęście jest takim szczęściem wewnętrznym i my właśnie też w adwencie starajmy się być ludźmi podobnymi, jeżeli chodzi o naszą radość, podobnym właśnie tej matki oczekującej na nowe życie, jak powiedziałem, będącej w stanie błogosławionym. Proszę Państwa, drodzy telewidzowie, oczywiście adwent to różnego rodzaju symbole. To jest żółwek, to jest świeca roratnia. Proszę bardzo, Państwo widzą ta świeca, która płonie, ona zawsze, proszę Państwa, zapala się, czy jest zapalana, czy uruchomiana, jak to woli, podczas mszy świętych roratnich. Wtedy właśnie, gdy uczestniczymy obrzasku dnia w takich mszach świętych, które poświęcone są Matce Bożej oczekującej, będącej w stanie błogosławionym, właśnie ta świeca płonie. Poza tym też są inne symbole, choćby na przykład wieniec adwentowy, czy jakieś tam jeszcze inne rzeczy, ale także, proszę Państwa, choinki, których jeszcze nie ma, ale już do których się przygotowujemy, być może, że już mamy te choinki gdzieś tam leżące w garażu, czy na strychu, czy gdzie indziej. Oczywiście myśląc o Bożym Narodzeniu, myślimy też o żłóbku, właśnie żłóbek to jest ten symbol Bożego Narodzenia. Zobaczmy, tutaj mamy taki, że tak powiem, plakat i tutaj widzimy tego dżentelmena, domyślamy się, kto to jest, to jest właśnie święty Franciszek, który, proszę Państwa, rozpoczął budowę żłóbków. To od niego się zaczęło, początek wieku XII, to właśnie on rozpoczął to, co dzisiaj my bardzo uwielbiamy, to, co dzisiaj właśnie podziwiamy w poszczególnych kościołach, w poszczególnych parafiach. Święty Franciszek, jak widzimy, plac budowy, franciszkowy plac budowy, on buduje nie kościół, ale buduje właśnie żłóbek. I tutaj widzimy też na dole już takie, że tak powiem, zalążki tego żłóbka. Widzimy też gwiazdę betlejemską, bo gwiazda betlejemska to właśnie też ten symbol, no może nie tyle adwentowy, chociaż też już w adwencie pojawia się w jakiś sposób, gdzieś tam na horyzoncie, może nawet za horyzontem, ale on się pojawia. Dlatego też patrząc na ten obraz, czy patrząc na ten plakat, zechciejmy pomyśleć właśnie o żłóbku betlejemskim. My nie tylko w kościele go przygotowujemy, ale może być w domu, może być w szkole, może być w jakimś zakładzie pracy. To jest właśnie coś, co zróbmy w czasie adwentu. Oczywiście nie jest to takie zadanie dobowe bardzo mocne, bo są ważniejsze zadania, te duchowe przeżycia, więc rekolekcje, czy prześwięta adwentowe, poranne prześwięte roratnie, ale także właśnie te symbole. One są bardzo ważne, bo my jesteśmy wzrokowcami, my widzimy, my chcemy widzieć i podziwiamy, prawda, i to przeżywamy, to co widzimy. Jeżeli nam to się podoba, to angażujemy się emocjonalnie, jesteśmy wtedy zbudowani bardziej, jesteśmy wtedy też bardziej szczęśliwi. Także proszę Państwa, zechciejmy właśnie o świętym Franciszku też pomyśleć podczas właśnie tego adwentu, który obecnie przeżywam. Poza tym, kochani, w tym tygodniu, bo dzisiaj jest 10 grudnia, a niedługo, bo już po niedzieli będzie 13 grudnia, jak wiemy. Jest to rocznica wybuchu stanu wojennego, to właśnie w takim dniu, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. 13 grudnia, rok 1981, osoby starsze pamiętają tego rodzaju dramaty, jakie przeżywaliśmy Polacy. Módlmy się przy okazji o to właśnie, żebyśmy byli ludźmi pokoju, żebyśmy ten pokój tworzyli swoim zachowaniem, swoim byciem i módlmy się o pokój na świecie, módlmy się o pokój w Ukrainie, czy na Ukrainie, jak to woli, w Izraelu, w Ziemi Świętej. Zobaczmy, jak ten pokój jest bardzo mocno zagrożony. Jesteśmy wciąż żyjącymi ludźmi w atmosferze niepewności, tej niepewności, która właśnie przekłada się na wojnę w różnego rodzaju częściach naszego świata, naszego kochanego kontynentu. Dlatego też jeszcze raz podkreślam, siostro, bracie, 13 grudnia pomódl się za Polskę. Kochani, no właśnie, jest dzisiaj niedziela i oczywiście pamiętamy o tym, że jest rok B i gdy będziemy, bo też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem.
początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, co przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą leśną i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Kochani, właśnie Ewangelia mówi nam o tym, że w Adwencie są pewne postaci, takie bardzo ważne, które nas ustawiają, jak mamy się zachować w Adwencie. To oczywiście przede wszystkim Matka Najświętsza, o czym mówiłem Państwu w ubiegłą niedzielę. To oczywiście ten bohater, który przed chwilą ukazał na Ewangelia, Jan Chrzciciel, to on jest tym, który czeka. To on jest tym, który woła, prostujcie ścieżkę dla Pana, kochani. On dzisiaj do nas zwraca się, prostujmy ścieżki dla Pana, dla tego Pana, na którego czekamy. Te ścieżki, które są tak bardzo mocno skomplikowane, tak bardzo mocno, że tak powiem, pokrzywione poprzez nasze grzechy, poprzez nasze niewłaściwe postępowanie, poprzez nasze niewłaściwe zachowanie. Prostujmy te ścieżki, czyńmy to każdego dnia, a zwłaszcza czyńmy to, kochani, w czasie rekolekcji adwentowych, bo po to one są, żebyśmy dobrze przygotowali się do radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, a święty Jan Chrzciciel niechaj nam w tym towarzyszy i jego głos będzie głosem, który dotrze nie tylko do naszego ucha, ale nade wszystko do naszego serca i do naszego życia. Prostujmy ścieżki dla Pana. Ty, siostro, ty, bracie, ty, księże, wszyscy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, adwentowy, grudniowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.